Dzień dobry wszystkim w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaprezentuję wam składanie przodu lampy, całej czachy po prostu. Tutaj akurat nic nie było uszkodzone. Kawałek owiewki był przytarty, więc no w komplecie była druga, więc leci wszystko jakby nowe. Ten element oczywiście jest stary, nieuszkodzony, nieporysowany, nic z tych rzeczy. No i co, bierzemy się za złożenie tego. Tak jak widać, tak jak tu prezentuję wam. Wersja R posiada światełka pozycyjne jakby, które właśnie teraz montuję. I tak myślę też nad ich przeróbką. No ale to zobaczymy w czasie, żeby tu był razem kierunkowskaz, tak jak w autach, że gasi się postojówka, pozycyjne światło, no i zapala się pływający kierunek, więc tutaj tak może kiedyś zrobię, ale to aż później. Na razie składamy to w całość i przechodzimy do kolejnego etapu. Zapraszam na film. Nowa szyba nam jeszcze nie doszła, jest jeszcze w transporcie, dlatego kładziemy starą, bo coś trzeba założyć, żeby dokonać przeglądu. Lecę teraz założenie całej czachy. No tu potrzebowałem pomocy, żeby nic tu się nie połamało i tak dalej, bo tu trzeba wszystko jednocześnie razem wpinać. No tak słabo to rozwiązane, ale no jest tak jak jest. Wpinamy, a później bierzemy się za założenie wiązki pod lolot. Zamawiając chińskie gadżety, pomyślałem, że sobie zamówię chraniacz na licznik, żeby się nie porysował wyświetlacz. Znaczy, obudowa wyświetlacza, nie?
No i mówię sobie, założę, będzie fajnie, super. No ale jak zaraz zobaczycie, za chwilę, no się nie udało, to po prostu tandetna ta folia była, może źle lepiłem też, bo chciałem na wodę, żeby równo ustawić. No i wyszło jak wyszło, ale na chwilę obecną musi tak być. Lepsze to niż wcale. Kurwa, niczym. No, zawsze coś jest nieudane, to jest. Jakieś bumbelki się porobiły. Są bumbelki, dobra, nieważne. Tak to jest, składać w nim swojej kolejności. Oczywiście śrubę będziemy musieli pokombinować teraz, żeby sobie podpiąć. Super zrobiłem. Aj, kurde. Dobra, trzeba przykręcić teraz to jakoś. Tak to się prezentuje, szybka będzie czarna, jest w drodze, no ale jest założona oczywiście, no bo przegląd to musi wszystko być tak jak ma być. Z tyłu założę oryginalny tłumik, bo tu jeszcze czeka przeróbka, tam końcówki, mamy akcesoryjny. Tak jak tu widać, siedzenie już trafiło akcesoryjne, ale mamy nakładeczkę, więc nakładeczka nie jest w PRL, tylko w takim czarnym. Także no będzie delikatnie może się różniła. Nowego będziemy tankpada mieli. Oczywiście cały tu chyba zestaw nam firma zesponsorowała. Linki to będą w kolejnym filmie, gdzie będę to montował. Tak samo tutaj mamy Easy Grypy. Też będzie to taka mała reklama, bo troszeczkę mi temu pustu dali. Folia, nie patrzcie, folii się nie udało, ta folia jest badziewna. Ale na razie niech będzie taka jak jest, aż kupię następną. Jakaś pobąbelkowała się. Klameczki mamy też w zamienniku akcesoryjne, jak ja to zawsze lubię. Po prostu tu są końcówki połamane w tych, no szkoda w tych oryginalnych. Ta była dobra klamka, jaką mi firma
jakoś to połamała, nie wiem, pompa działa wszystko, więc tamto to było wcześniej. Odważniki kierownicy mamy na razie oryginalne założone, takie porachowane, ale będą niebieskie, bo tak do felg chciałem trochę zrobić coś takiego, jak te. Aha, zajmiemy się jeszcze czyszczeniem łańcucha, jak czas pozwoli, i co my tu więcej mamy? Odważniki, no to mówiłem, że niebieskim. Aha, rama teraz nie będzie malowana tutaj z wierzchu, ni nic z tych rzeczy, aż latem będzie ciepło, żeby to dobrze siadło. Tu na razie jakaś nalepka trafi. No niestety farba zeszła, trzeba to zamalować. A tak od ręki pryskać nie ma co. No i tu jakieś uchwyty, wszystko muszę powymieniać. No to wiadomo. Lusterka na razie zatrafiły akcesoryjne, ze względu, że my mamy tutaj oryginalne. Nie są połamane, nie są znowu, tylko są trochę porysowane. Już tu zacząłbym trochę nad nim pracować, ale szkoda czasu, bo to zejdzie. I do uratowania są, nie? Starczy farba do plastików. No, za oryginał niczym w sumie się nie różni. Może lepiej na przegubach pracuje, jak ten zamiennik. No, ale wszystko dobrze pasuje, więc nie ma problemu, także bierzemy się za przełożenie śrub, gumek. Tutaj jednej nam gumki brakuje, więc niedługo złożę zamówienie w ASO. A ogon akcesoryjny idzie, właśnie mi się przypomniało. No ale niestety do przeglądu musi być ten, żeby tam to światełko było. Tutaj te odblaskowe chuje moje dzikie węże, jak to mówi się. A gumeczki, wszystkie takie drobne rzeczy, których mi tu brakuje, na przykład tu w nowej dokładce. W nowej, nie mam klucza przy sobie. W nowej dokładce po prostu takie gumki odboje są, więc muszę zamówić do starej. O, zaraz wam pokażę starą. O, tutaj i tutaj jest taka gumka, jedna odbój. I panowie tego nie dają w zamienniku. Tak samo tu na śruby takie ochraniacze, żeby się rama nie drapała. Bo jednego brakuje, to sobie dokupię. I korki do ramy. Korki tu do ramy. Może bym coś znalazł swoich, ale no jak już zamawiam, to tam 5 zł to w tamto, to już nie gra roli, nie? Takie koreczki ozdobne. Te śruby zostaną wyrzucone, zastąpione innymi, bo tutaj takie odblaski powinny być. Ja mam takie od Yamahy nawet. Ale to mi się nie podoba i zostało to po prostu już wywalone przez kogoś. Tu mamy końcóweczki. Nie mogę namierzyć, jakie to oznaczenie ma, bo chciałem kupić takich konektorków damskich i męskich. Nie konektorków, tylko całych wtyków, nie? No i będziemy sobie tam inaczej radzić. Mam trochę nowszą wersję, więc nowszą zdrutujemy ze starą i będzie jak oryginał. Nikt nie zauważy. I tu jeszcze jedna śrubka, to też zaso przyjdzie, żeby, bo tu jest taka zadarta. Tutaj zostanie to taśmą izolacyjną zalany, taka specjalnie wpłynie taśma, kabelek jest, izolacja z niego zdjęta, i tak samo tutaj to zostanie zabezpieczone, bo tu nic nie jest przerwane, wszystko działa. Co więcej, nie wiem, zobaczę, może tego seta wymienię, bo mam swojego dobrego, aczkolwiek nie wiem, czy jest prosty, nie? No to zobaczymy. No i rama, wahacz do czyszczenia, łańcuch, tak jak mówiłem. Tutaj wszystko jest, reszta ok. No i takie drobne czyszczenie jakieś na koniec, jakiś wosk czy coś, tak to będzie się prezentowało, także nie mam co tu więcej przyciągać. Jeszcze ochroniacze dekli przyjdą, no to będziemy tutaj je zakładać, ale nie wiem, kiedy przyjdą, więc no szkoda, że już nie przyszły, bo bym teraz je zarzucił sobie po prostu. No ale cóż, będę musiał jeszcze raz te owiewki ściągać. Nie lubię 10 razy ściągać tych owiewek, bo to każde ściąganie to się liczy z tym, że może jakiś uchwyt pierdzielnąć. Także to tyle. Stawiam kamerę na statyw i lecę z tą robotą. Akcesoria będę może później montował, więc tutaj te klameczki tak trzeba by było ładniej zrobić, te rogi, żeby pan się nie przyczepił, bo on nie będzie wiedział, czy to krótkie były, czy długie. Ja je tu ładnie zaokrąglę. Będzie oryginał. No i to tak. Dobra. Bawimy się dalej.
Teraz dobrze, bo... No to tutaj będzie. Na dzisiaj to już wszystko. W następnym odcinku złożymy boczki i resztę elementów motocykla. Cześć!